No witam. Słuchajcie, zapewne wielu z was oglądało znany stary polski serial Czterej Pancerni i Pies. Oprócz czterech czołgistów występował też tam pies. Pies, który był nieodzowną postacią w tym serialu i bardzo wiele wątków z nim związanych. W związku z tym dziś ja, Szykan, Faja i Czesia, może w złej kolejności wymieniłem, postanowiliśmy nagrać specjalny filmik związany z psem, który z nami gra w WOTach i jest z nami na co dzień. I myślę, że Faja ma do nas parę pytań, a wy możecie przy okazji pooglądać ten filmik. No właśnie, witamy serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. Szojkan i Czesia napisali, że mają pieska, którego wyszkolili i ten piesek zna jakieś fajne triki, nie? Szczególnie Czesia, ty się zajmujesz właśnie trenowaniem tego pieska. To jest jaka rasa, ten pies? To jest miks owczarka niemieckiego, uratowany z pewnej podpoznańskiej firmy. No i tak już został u mnie, odchowany, odkuchany i nauczony wielu fajnych sztuczek, co chciałam pokazać. Czyli co nauczyłaś? Oprócz, bo widzę teraz, że podaję ci łapę. Dokładnie. Nie jest takim typowym psem, który podaje dwie łapy. Tak jak jest na filmiku, podaje również i cztery łapy. Tylne również podaje. Jest to bardzo przydatne. Podaje oczywiście łapy wtedy, kiedy ktoś o to poprosi. Oczywiście mam nadzieję, że zajarzyliście, że Szojkan i Czesia to są właśnie czołgiści, którzy występowali już w naszych filmikach. A tak naprawdę nie musimy pokazywać tylko grę. Można też pokazać coś z życia. No właśnie tutaj ten pies pokazuje, co potrafi, a potrafi nieźle. Teraz właśnie się turla. Dokładnie. Turlania nauczyłam go, wzorując się na filmie Uwolnić Orkę. Na pewno wiele z was oglądali ten stary film. I tak właśnie mój pies właśnie pojął w mig, o co mi chodzi, i razem za pokazywaniem moich wzywaniem rąk wie, o co mi chodzi, i turla się i ma przy tym wielką frajdę. Ale żeby wyszkolić psa, to trzeba, nie wiem, mieć jakąś wiedzę książkową, czy każdy na swój sposób może wyszkolić swojego pupila? Najważniejsze jest właśnie posiadanie wiedzy, oczywiście. Trzeba mieć jakąś tam wiedzę, chociażby książkową, też i warto obserwować inne psy, innych ludzi, jak to robią. Najlepiej spotkać się z behawiorystą, czy szkoleniowcą psim gdzieś obok nas, który mieszka, prawda? Ja wzoruję się na różnych książkach. Jestem generalnie mam wiele książek mojego ulubionego behawiorysty z Anglii, teraz też bardzo znany jest na National Geographic. Jest to oczywiście Caesar Millan. A ten Caesar, co w Discovery, czy w naszym Geographic, nie? Tam. Dokładnie. Mam też różne książki, 101 psich sztuczek, Zaklinacz psów, Mądrzejsze niż myślisz, Kto tu szczeka, różne książki. Mam ich naprawdę mnóstwo i z każdej książki starałam się wyciągnąć to, co najważniejsze, to samo sedno. No i tak powstał mój pies. Niby mówi się, że tylko człowiek jest istotą świadomą, ale tak naprawdę obcując z takim psem można wyczuć, że on też ma jakąś swoją świadomość i wie czasami, co nawet myślisz, nawet jak nic nie mówisz, nie? Dokładnie. Psy generalnie wyczuwają emocje, dlatego jeżeli my jesteśmy smutni, pies też do nas przyjdzie i podejdzie i będzie starał się nam pomóc na swój zwierzęcy sposób, prawda? A teraz widzę, że dałaś mu torebkę z zakupami. Nauczył się tego w zasadzie bardzo, bardzo szybko już po pierwszym razie. Zawsze bardzo lubił nosić piłki, patyki, a w pewnym momencie wpadł na pomysł, że może jak będę wracać z zakupami, żeby niósł gazetę. Potem niósł papier toaletowy, coś lekkiego, a w tej chwili sam domaga się, ej kobieto, daj mi tą siatkę, ona jest moja. I w ten sposób mam ręce wolne. Piwo butelkowe albo jajka też nosił i nie stłukł? No właśnie chciałem powiedzieć, że na tym filmiku w tej siatce jest zapakowane piwo między innymi, więc to nie ma dla niego problemu, co tam nosi, tylko że my go też nie przeciążamy, tak żeby nie było więcej niż 3 kilo w siatce, tak? Staramy się pamiętać o jego zębach, bo jednak to jest jednak tylko pysk psi, aczkolwiek jest to dla niego wielka frajda, wtedy czuje się ważny, że ma zadanie konania i oczywiście siatki pilnuje. A nikt nie może w zasadzie do niego podejść, bo siatka jest tylko jego.
na pewno około 30% z was ma jakiegoś pieska, czy tam 20%. I jakaś początkowa rada, jeżeli ktoś by chciał zacząć trenować tego swojego psa, to od czego powinien zacząć? Jeżeli na przykład chciałby myśleć nad zakupem psa, to przede wszystkim warto zaznajomić się z różnymi rasami psów, zobaczyć jak one się zachowują, jakie mają temperament, jakie mają charakter. To wszystko jest istotne. Na przykład pies typu Pitbull, Amstaff, są to psy bardzo szalenie inteligentne, ale też i bardzo, bardzo też bezpieczne, bo jeżeli ktoś nie zapanuje nad ich temperamentem, a mają bardzo silny temperament, szczególnie przywódczy, no to wówczas może stać się bardzo łatwo agresywny. Owczarki niemieckie uważam, że to jest generalnie chyba najłatwiejszym psem do wychowania, bo może być i psem stróżującym, może być psem i policyjnym, i psem dla osób niewidomych. Moim zdaniem jest to pies tak zwana guma, we wszelakich stronach można go rozwinąć. Jest bardzo inteligentnym psem i według mnie jest dosyć łatwym psem do okiełznania. No, czyli, bo tutaj widzę, jak Szojkan rzuca mu dysk jakiś. Frisbee. Do frisbee generalnie wykorzystywane są border collie. Są to małe psy, często wykorzystywane do zaganiania różnych stad, na przykład owiec. Ponieważ są to niewielkie psy sięgające średnio do kolan, a o wadze około 15-12 kg. Nasz Fafik zawsze uwielbiał aportować. Kiedyś po spotkaniu z lotach psów właśnie, które latają za frisbee, postanowiłam, że również kupię mu frisbee. No i tak zaczęła się miłość do frisbee. Rzucanie, uczenie psa, żeby wyskakiwał. Czy jest jakaś sztuczka, którą nie pokazaliśmy w tym filmiku, a potrafi ten piesek? Oczywiście. Jak każdy pies na pewno zda mu się taka niemiła rzecz jak wymioty. Nasz pies nie robi tego w dowolnym miejscu. Mówi nam, informuje, hej, coś mi się dzieje, chcę wymiotować. A w związku z tym wtedy razem udajemy się do toalety, podnosimy klapę, robi co musi, nie mamy wtedy ani bałaganu, spłuczka, robi wszystko. Gratuluję, naprawdę gratuluję ci takiego zajebistego pieska. Jeszcze raz, jak on ma na imię? Jego prawdziwe imię to jest Paco, natomiast z uwagi na taką bardzo ciekawą, może nie ciekawą, ale historię, bo moje imię prawdziwe to jest Paweł i bardzo często gości się myliło i zamiast mnie wołać Paweł, to wołała Paco i odwrotnie na psa mówiła Paweł, w związku z tym zaczęliśmy go nazywać Fafik. I mówimy na Paco, mówimy Fafik, więc jest to mocno zakręcone, ale działa. Generalnie jeszcze jedna taka rzecz, że Paco zna dużo więcej sztuczek. Trudno je wszystkie wymienić, bo niektóre są bardzo sytuacyjne. Potrafi na przykład przyprowadzić innego psa. Działa to na zasadzie, że jak komuś pies ucieknie, czy to ze smyczą, czy nawet bez smyczy, ale przynajmniej musi mieć obroże, to on potrafi tego psa chwycić za smyczy, za obroże i przyprowadzić. Waży prawie 50 kg, więc mało który pies nie musi się oprzeć. Trafi przez różne przeszkody, czego tu nie mieliśmy możliwości za pokazania, bo nie mieliśmy tu warunków. Po prostu koło nas nie ma żadnych takich przeszkód, przez które mógłby przeskakić. Potrafi ciągnąć narciarza czy dziecko na sankach, tak? On się tym specjalnie nie męczy. Zakładamy mu taką uprząż do ciągnięcia i on to robi. Także jest całe mnóstwo rzeczy, które on wykonuje. Biega przy rowerze. Wprawdzie teraz ma już 9 lat i staramy się go nie obciążać za bardzo, ale biega przy rowerze i naprawdę jest bardzo mocny dla nas. Troszeczkę czasami was przycięło, ale to dlatego, że akurat czasami macie problem z internetem. No tak, to wynika z tego, że mamy internet radiowy, a jest trochę brzydka pogoda i no to nas przycina dzisiaj. No, ale nie martwcie się, jutro z Szojkanem już się umówiłem, zrobimy odcinek o heavy tankach, bo chcieliście, żebym właśnie z kolegą Szojkan zrobił taką serię odcinków na temat różnych typów czołgów, więc jutro spotkamy się oczywiście, jeżeli wszystko będzie ok, spotkamy się i nagramy odcinek o heavy tankach. No to tyle. No. Jeżeli macie też jakieś fajne filmiki, a chcielibyście na moim kanale pokazać własnego kotka Jerzyka, czy może jakiegoś tam strusia, to piszcie, nagrajcie i też możemy coś na temat. A czołga, czy umie ten pies? Opowiedzieć. Ja nie wiem. No to dziękujemy. No, dziękujemy my również. Dziękujemy. No
i tyle.